Witajcie, kanał Rock Day, Wojtek was wita. Strojenie gitary elektrycznej na piątym progu. O co tutaj chodzi z tym piątym progiem? To jest taka właśnie, często używana, na piątym progu zrobimy nastrój, nie? Chodzi o to, że na piątych progach w stroju standardowym, na piątych progach, tylko że struna trzecia na czwartym progu, mamy dźwięki takie same jak struna poniżej. Czyli jeżeli mam strunę na przykład najgrubszą, u was najgrubsza to jest E, u mnie akurat B, ale ja zrobię tak, jakbym miał gitarę sześciostrunową. Przykładamy na szóstej strunie na progu piątym palec. Jest taki dźwięk. Pusta struna niżej, o próg niżej, czyli pusta struna piąta, ma dźwięk taki. Czyli z tego wniosek, że na piątym progu struna najgrubsza ma dźwięk A i piąta struna pusta, pusta piąta struna też ma dźwięk A. I w tym strojeniu na piątych progach to właśnie się robi tak, że się uderza dwie struny równocześnie, czyli tą, którą łapiemy na piątym progu i pustą poniżej. Oczywiście można powiedzieć, dobra, tu masz nastrojony, to jest git zarąbiście, a co w przypadku, jak mam w ogóle rozpieprzoną strunę? Dobra, rozpierniczę strunę sobie najgrubszą na przykład. Dobra, teraz przekręciłem, no i teraz mam, łapię. Muszę coś z tym zrobić. O, tylko pamiętajcie, dociągał tą grubszą strunę, ale troszeczkę. Odrobinę. Nie, kurde, robię 10 przekrętów. Nie, to muszę to trochę. Tak jest z tym. Faluje dźwięk. No jeszcze nie, bo słyszycie, jest taki. To znaczy, że te dwie struny, obie struny są, drgają, tylko że one nie mają identycznej częstotliwości i po prostu one się niwelują, bo jedna drga ma jeden dźwięk, druga ma szybciej na przykład, wibruje i przez to słyszymy, ucho słyszy, że jest takie coś niefajnego, no nie? Teraz dobra. No, nie za bardzo. Też średnio. No, już coś zaczyna się dziać lepiej. Jeszcze tak jest, tak coś takiego słychać. Mogę jeszcze dostroić. I teraz przysłuchajcie się wyraźnie temu dźwiękowi. Nie ma tutaj załamania, jakby przedtem było tak. Prawda, bo wtedy one prawie, że są już w zbliżonej częstotliwości, prawie, że ruszają się tak samo, z tym, że jedna jeszcze troszeczkę bardziej, a teraz jak je uderzam, to one drgają równocześnie. Stąd jest ten dźwięk, dźwięk taki, jakby jedna taka linia była poprowadzona. No i podobna zasada jest, łapiemy sobie strunę. Dobra, ja tu troszeczkę rozstroję te. Tu troszeczkę jakoś tak, tu może w tą stronę, tu w tą. O i dobra, i teraz spróbujemy. Teraz, czyli jak, biorę strunę piątą na piątym progu i uderzam pustą strunę czwartą. Thank you.
następny. Tutaj nam brzmi git. Prawda? Bo słyszycie? Czyli strunę czwartą na piątym progu i strunę trzecią na pustym progu. Czy pustą. No jest jeden dźwięk, no nie? Który wybrzmiewa. Teraz strunę trzecią łapiemy na czwartym progu. No, to coś tak. No to trzeba. No coś tutaj nie tak. O, zaczyna się coś dziać. Teraz słychać było jeden dźwięk, uwaga. Druga struna na piątym progu i pierwsza struna pusta. No coś. Jakieś takie dziwne są odgłosy. No tak coś nie chcą gadać. Zaczyna się coś tutaj dziać. O. Jest jedno pasmo brzmienia. Tylko teraz, popatrzcie. Jak tu uderzę, to coś tutaj jest nie tak. Bo stroiliśmy na ucho. Czyli mieliśmy coś takiego, że mamy relację między dwoma strunami. No nie? Mamy relację między dwoma strunami, ale nie mamy punktu odniesienia, czyli bardzo ważnej rzeczy, która powoduje, że dorównujemy. Na przykład jest urządzenie Camerton, które takie widełki to są, nie? Takie widełki. I uderzamy i daje dźwięk, ten dźwięk ważny, o właśnie, czekajcie, ten dźwięk główny. A, tak jak tutaj mamy w tym, popatrzcie. Chromatic Any i mamy standard A 440 Hz, czyli na czwartym, piąta struna, przepraszam, ma ten dźwięk właśnie wzorcowy. I teraz ja sobie dostroiłem wszystkie te struny po dwie, one po dwie sobie ze sobą zarąbiście współgrają. Jest wszystko zarąbiście, bo dostrojone są, one są właśnie, każde z dwie obok siebie są dostrojone, brzmi zarąbiście, tylko że jeżeli my teraz nie mamy dźwięku wzorcowego, to sobie dostrojamy do tego, w jakim stanie zastaliśmy gitarę. No nie, wyciągam gitarę z pokrowca, no i mam tutaj te dwie, dobra, tu, pyk, jest nastrojone, później następne, jest. Git, jest wszystko ok. Tylko że jeżeli teraz właśnie chcemy z kimś grać, musimy użyć dźwięku wzorcowego lub po prostu tunera, bo na przykład jeżeli teraz chcielibyśmy zobaczyć dźwięk, który powinien tutaj być tak naprawdę w rzeczywistości, to zaraz wam pokażę. O, w tym momencie mamy dźwięk. Powinien być E. A co jest? Jest dis i tam troszeczkę jeszcze. O. O, i teraz sobie zobaczmy na to. Tylko teraz można powiedzieć, na cholerę stroić tak na ucho, jeżeli tak musimy mieć dźwięk wzorcowy. Ale właśnie nawet nie do końca, bo jeżeli powiedzmy spotyka się dwóch gości, dwóch gitarzystów i basista na przykład, nie ma nikt z nich tunera, co teraz już można powiedzieć bardzo mało prawdopodobne, nie ma z nich tunera, nikt z nich tunera, to po prostu zapodaj mi
Musimy się wtedy ustawić wspólnie do jednego dźwięku. Na przykład, to zapodaj mi twój dźwięk, jaki masz E. Dobra. Wszyscy sobie wyłapują ten dźwięk E. I wtedy sobie tymi na piątym progu dostrojamy. O. Przejdziemy jeszcze raz ten proces. Szósta struna na piątym progu i pusta struna piąta. No, nie brzmi to dobrze. Jeszcze prawie. Teraz słychać, bo i jeden dźwięk. Teraz następny. Takie. Czasami nie do końca tak może ucho wyłapuje, nie? Bo tak drymu jakieś takie. Ale zobaczcie. Się nie załamuje w którymś miejscu, no nie? W którymś momencie. Teraz czwarta struna na piątym progu, trzecia struna pusta. Jest coś nie tak. I dokręcę teraz cieńszą po prostu. Za każdym razem robię tak, że teraz miałem wzorcową, najgrubszą E, prawda? Bo powiedziałem, podaj mi swoje E, czyli najgrubszą strunę i od niej teraz idziemy w dół. Struna trzecia na czwartym progu i struna druga pusta. No, słuchajcie, takie coś w tym stylu. Bo struna tak, żebyście teraz mieli świadomość, który dźwięk jest jaki, no nie? To ja już wam mówiłem, że na piątym progu jest ta sama co pusta, czyli to jest A. Tu jest pusta A. Teraz tu łapię D i pusta D. Na piątym progu struna D. To jest dźwięk G. To jest G. Teraz na czwartym progu trzecia struna. Dźwięk B. I musi być to samo co pusta druga. Właśnie tutaj zawsze druga i trzecia sprawiają wrażenie, że one coś tak się rozłożą, nawet jeżeli sobie... Ja na przykład też tak mam, że czasem jak jest stara struna, to nie za bardzo chce się nastroić. O, teraz zaczyna coś brzmieć. Jeszcze spróbujmy odrobinkę. Słychać, jedną falę. Czasem one też tak właśnie... Tak troszkę się ten dźwięk opuści. Można jeszcze wtedy odrobinkę naciągnąć, tylko że... O! Jest git? Będzie git? Dobra. Jeszcze raz opuszczę, żebyście... Tylko trzeba jeszcze uważać, że jak używamy tylko tych strun, które dostrajamy, to pozostałe też się wzbudzają. I one mogą nam zaburzyć słuchanie, bo to falowanie może być spowodowane przez to, że się wzbudziły pozostałe struny. Więc dlatego najlepiej sobie prawą ręką tłumić te puste struny. O tłumieniu tam na pewno były jakieś jeszcze filmy, to sobie obejrzyjcie. Dobra, jest i teraz dwie najcieńsze. Czyli struna druga, struna B na piątym progu i pusta struna E, czyli pierwsza. Słychać coś takiego. No.
Ja akurat mam z tą najcieńszą tak, że gdzieś mi tutaj muszę troszkę pokręcić, ona tak pyknie i się tak odpowiednio naciągnie. Nie wiem, czemu tak akurat się dzieje. Posłuchajmy, czy jest ok. Takie było, no nie? Jest jeden dźwięk, który się tak wydłuża i tak się przeciąga jeszcze. One jakby się tak nawzajem te dźwięki jeszcze tak ciągną. Teraz zagrajmy akord G. Idealnie, po prostu coś wspaniałego. Także pamiętajcie, ten sposób jest no, w porównaniu ze strojeniem na tunerem z podłogowym czy w komórce, to ten sposób jest naprawdę no, trudniejszy. Ale myślę, że i tak warto znać, warto wiedzieć, jak te dźwięki nastroić, gdybyśmy w ogóle nie mieli sprzętu do strojenia, prawda? Może ktoś powiedzieć, że po co to tak robić, jeżeli mamy przecież urządzenie, prawda? Które nam cały czas pokazuje, jaki dźwięk jest git, no nie? Dobra, dzięki za oglądanie, papatki.